Halo, halo, jak widać, jak słychać? Hej Rory, hej Kaf i owoce morza. Dla ciebie też. Ohoho, continuation i tutation i misję mamy z gestapo dzisiaj. Oczywiście pierwsze skojarzenie z gestapo i Francją, oczywiście alo alo, jak sam tytuł mówi. Jakby to też dajcie znać, jak są poziomy audio ustawione. Hej, gratulacje, sam właśnie planuję sobie za jakiś czas nowe kupić. Moment, mikrofon trochę. Very good. Na czym co my skończyliśmy? A tak. Tup, 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 tup. Oczywiście Diego tradycyjnie zapomina sterowania. Jak wam piątek zleciał, tak przy okazji? Wiesz co, w tym momencie siedzę na bezprzewodowych Sennheiserach, jeśli chodzi o słuchawki. Może jakoś nie jest mega, 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 mega świetne, ale... są fajne bezprzewodowe i nawet można je zmywać. Z czystym sumieniem, bez kabla. Hej Fenek, witamy serdecznie! Wow! Au! Nie znam te numery, Brunner. O. Dice, kam. O, o. Auć. Well, na czym to ja skończyłem? Are you sure? Yes. Wiesz co, ja niestety nie zjadłem kebaba z jednego konkretnego powodu. Nie było opcji dostawy tym razem w moim ulubionym kebabie. Jutro też live? Tak, i jutro od razu powiem, jutro jest live z Fantastic Dizzy. Prawdopodobnie w godzinach popołudniowych. Więc... moment, się zajmę trochę tymi pachołami tutaj. Może pójdę szybko sobie do pojazdu. Yay! I'm a good person. Moment, jak ja zmieniałem kamerę? W ogóle ruszy ten hebel? Nie. A z widzami kiedy? Wiesz co? Nie wiem. Trzeba się będzie ugadać jakoś. Albo na Facebooku, albo coś. Na jakąś grę, w którą wszyscy mogliby zagrać. Może zrobię tak. Auć. No cóż, jestem... wow, granat! Nie, dziękuję. Au. Load. Do pewnego momentu szło świetnie. Dopóki oczywiście nie spierdzieliłem sprawy. Ale wracając, więc jutro tak, jutro będzie Fantastic Dizzy. Mam go nadzieję w końcu skończyć. I byłoby super, gdyby mi się w końcu udało po 20 latach ogrywania tego prawie. Mam cię, Brunner. Auć. Piu. Auć. Jodro, trafiony. Auć, plecy, moje plecy. Moje czytwa, moja czapka. Nie. Daj. Szybki reload. O, o, nie wiem czy mam apteczki.
Chyba w miarę spokojnie. I nie, nie ma apteczek. Coś spróbuję zaraz wykombinować. Nie, ty nie masz apteczki, ale masz granaty. Ale. Traitor Legion. Daj. Henlo, witamy serdecznie. Au. No. Może teraz spokojnie wezmę. Tamten gentuj. Hoho. Another one bites the dust. Hej Jackhead, witamy serdecznie. Rany, jeśli mam być szczery, sądziłem, że o tej porze będzie o wiele mniej was, ale nie narzekam. O, ale dostał lepę. Rzucimy sobie granasem. I see them. Trzymaj granasa. Jakby to powiedział. Klasyk klasyków. Auć. Granat był kiepskim pomysłem. Łap granasa tym razem. And he died. On też. O nie, chyba rozwaliłem pojazd. Korekta nie powiem, a raczej autokorekta nie powiem, dość cwana. No, nie wątpię, znaczy wiesz co, nie wiem, do której będziemy nawet dzisiaj siedzieli, tak powiem szczerze. Jako, że mamy piątek i jutro, też prawdopodobnie będę musiał jechać na trochę zakupów. Typowo złomowych. I bo między innymi mam dość ciekawy projekt, a konkretnie zrobienie lampki. Falloutowej. Nuka-Cola Quantum. Tak dokładnie rzecz ujmując. Więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Znaczy tak, kwestia elektroniki zostawię Kanisowi, bo ja bym pewnie spalił pomieszkania. Bo ostatnio lutowałem 10 lat temu w dodatku lutownicą pistoletową, niezaawansowaną, jaszasz modia. Więc ja tego sprzętu chwilowo nie ogarnę. Ale się zajmę samą butelką. Au, wow, wow, au. Dodaniem do niej żywicy epoksydowej. Tak, będzie podświetlana lampka z Nuka, znaczy z Nuka-Colą Quantum. Więc wiadomo, kupi się zwykłą butelkę coli. Dobra, mam jeszcze hełm szklaną. Naleje się do niej już zabarwionej uprzednio żywicy epoksydowej. Na taki lekko niebieskawy kolor. I oczywiście się sportem zakorkuje, a sam kapsel się oczywiście podkładuje i namaluje się na nim logo Nuka-Coli. Oczywiście do tego będę musiał użyć otwieracza, który nie niszczy kapsli, czyli noża Glocka. Rączy rumak! Mogę rączego rumaka? Z góry przepraszam wszystkich miłośników koni. Zaraz to wczytam. Chcę po prostu jedną rzecz sprawdzić. Ble. Łupy niezłe.
Retro zawsze w cenie. Latrynę. O, ostatnim pociskiem w magazynku. Jeszcze zleciał z tego pudła. Au! Będę musiał znaleźć apteczkę. I to w niedalekiej przyszłości. Jakie tutaj w ogóle mam cele misji? Złap kolaboratora, bla bla bla. Nie pozwól nikomu uciec, to może być cięższe. Hola Indiana Jones, mi nombre Eduardo. Ło, to nie jest płaska tekstura. Tylko elegancko wymodelowany model. Hej, dzięki wielkie, tylko... it's so small. Szybko znowu przeczytać? Dzięki Shadow. Dużo czołgów. Też z kolejnych dobrych wieści sprzętowych postaram się za niedługo ściągnąć do pobliskiego komputronika kabel S-Video. Bo ostatnio jak byłem u nich w sklepie, to powiedzieli, że kable tego typu to przeżytek i ich nie mają. Oczywiście na stronie mają i sprowadzę. Cywil. Kolaborant złapany. Dobrze. O! Wiesz co, co do kineskopa w krzakach, za niedługo będą streamy z mojego komputera znalezionego na śmietniku. Spoko. Get it. Więc tak jak powiedziałem, sprowadzę sobie ten kabel S-Video. Daj. I bez problemu będziemy sobie streamowali gry z Windowsa 9.8, tylko jeszcze będę musiał załatwić sprawę z kartami CF i czytnikiem kart CF. Dobrze, z sobą nic nie mogę zrobić. Żadnych świadków. Żaden nie ostaniesz żywy. Żaden. O, niezniszczalne okiennice. Tak, unboxing śmietnika będzie za niedługo, już nad tym pracuję. Już to, co miałem ogarnąć, poniekąd ogarnąłem, więc... na bank będzie unboxing śmietnika. Z całym webcamem. Paint? A, paint? Tak, oczywiście, pokażę cały system. Windowsa 9.8. Niczego się nie spodziewał. Niczego. To by się wie, jaki ja tam pojazd rozwaliłem. Bo jak to był motocykl, tak już mi smutno, aż lewicuję ze smutku. Hej Jakub, witamy serdecznie. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. W ogóle mam czapkę? Mam czapkę. Hej, Bimber. Nope. Amunicja, którą posiadasz, nie jara mnie. Supply box. Hej, amunicja. Dobra. Tylko przydałyby się jeszcze apteczki. Nie ukrywam. I to bardzo by się przydały. Przy okazji, jakby gra była za głośno czy coś, dajcie znać. Tak przy okazji, jak ja bym był za cicho. Fenek, ile ta kola ma lat? Ach, hej, lornetka! Tego właśnie potrzebowałem.
Lubiany smak postnuklearnego świata. Ciepła i zwietrzała. Ach, memories. Wait. Boy. What just happened here? Co? Czy masz przy sobie coś ciekawego? Nie. Świetny posterek. Jak ołowiany żołnierzyk. Dobra, przebrannik. Czy będę mógł poprowadzić tego zacnego Citroena? To tak. Citroen Creative Technology. Enemy contact. Save game. Magiczny transporter magii. Niemcu, gdzie jesteś, Niemcu? Ty mój. No, a później już będziesz liczył tylko następne osiemnastki. I see them. Gdzie I see them? Moment, zrobimy tak. To do plecaka. O, ideola. Czy ja tam widziałem kogoś żywego? They are fine. Wyeliminuj wszystkich wrogów. Jeśli mam być szczery, to ja miałem taką biedę osiemnastkę. Taką naprawdę biedę osiemnastkę. Rodzinną typowo. So... Hoho. Więc tu się zczaił. I remember this. Raczej wiesz, jeden rabin powie tak, inny powie nie. Co kto lubi. Ja akurat nie jestem za bardzo fanem imprez, więc... Znaczy u mnie podobnie, po prostu przyszła rodzina, były urodziny jak urodziny. Mam coś na nosie. O, Henry.
vous savez ce qui vous attend. Le tribunal se réunira demain. Et pour votre trahison, ne se comptez rien de mieux que la fin du monde. Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça. Aucun droit. Je n'ai rien fait de mal. Ferme-la, sale chien. À cause de toi, de nombreuses personnes sont mortes. Et ton exécution ne soulagera même pas la peine de... Robert, masz coś na nosie. Nous parlerons de ça plus tard. Men, words don't exist by which we can express our thanks. Hej Juliusz, witamy serdecznie. To jest Hidden Dangerous 2. Dość z podobnego okresu, tylko gra pozwala na większą dowolność w wykonywaniu misji. Jest no, bardziej złożona, jeśli chodzi o umiejętności, postaci, sprzęt i tak dalej. Hej, promoted to major. The Germans have discovered and stormed the secret base of the SAS paratroopers who supported the French partisans. These were large units, and sadly, only a few of our comrades survived. They're currently being interrogated, and in accordance with Hitler's commando order, it won't be long before they are executed. By eliminating the German officer, we have acquired a limited amount of time, so it's possible that we'll be able to prevent the massacre. A co do samego Medal of Honor, jakoś powiem, że nie wiem, próbowałem kilka części, jakoś mnie to do końca nie chwyciło. Jak byłem młodszy na PC, próbowałem, jak to się mówi, Elite Assault. Ostatnio też próbowałem na PlayStation Pacific Assault. Doszłem o wiele dalej, ale jakoś się przygoda urwała. Nie wiem. Możesz po prostu zmęczyłem FPS-ami ostatnio jako takimi, znaczy takimi prostszymi, o. Wiesz co, ażbym pograł w tą parodię... Flare Gun, Necessary Item, oh my god. Naprawdę tego potrzebuję. Tylko przydałaby mi się jakakolwiek apteczka. Powiem szczerze. Anyway, będę musiał znowu ograć sobie tą parodię. Call of Duty. War. War never changes. Or does it? Then I want to propose the following approach. When you're ready, give us a signal by gunfire or flare. We'll detonate the fuse door immediately after. That should divert the attention away from the main attack. The rest will be up to you. We'll have to get out of there. Okay, let's get going. A wiesz co, na PS2 mam właśnie. Wiesz co, niestety wiem, a czy tak, wiem jak wygląda misja w Normandii, lądowanie. Ale powiem szczerze, że sam jakoś... Oho! Tup, 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 tup. I see an enemy. I can see shit, you know. Ouch. Visual contact. Ow. Ow. Na ambonie? Wiesz, to jest ogólnie parodia modernów. Czekaj, jak to się nazywa? To było robione przez People Can Fly, czyli przez polskie studio. Moment. Duty Calls, bodajże? Jakoś tak. No jakbyś pisał Duty Calls, nie wiem, parodia albo People Can Fly, to ci wyskoczy. Może sam pójdę na tą ambonę. To będzie taki dobry pomysł. Coś ty miał ciekawego, człowieku.
Nie widzę, coś ty miał. Auć. Daj. Wiesz co, jakbyś chciał zobaczyć, jak to wygląda, choćby najpierw polecę sobie przyjść samemu. Dawno temu, nie wiem, z 2 lata temu to nagrywałem. Jakoś tak. Kontakt wzrokowy, tylko do... Oprócz tego przydałby mi się bardziej kontakt wzrokowy z apteczką. Tak powiem szczerze. A spróbuję bardziej od flanki. Ten był dla mnie cholernie upierdliwy. Definitywnie. Znaczy ciężko znaleźć pełnoprawną grą. Da się ją ukończyć, nie wiem, 10-15 minut? Darmówka da się pobrać z ich oficjalnej strony. Auć. Au. Wiesz co, jeśli chodzi o... Auć, o stare rzeczy to... Wiesz co, na razie chyba spasuje, już się w swoim życiu nawdychałem azbestu i starych toksycznych substancji, głównie wojskowych. Więc wiesz. Jeśli to jest tak stara kolej, jak mówisz, to chyba spasuje. Ale dziękuję za propozycję. I do okopu, do okopu. Hej Bloody, witamy serdecznie. Znaczy wiesz co, to jest ciężko zanotować nocnym streamem jako tako. Pewnie posiedzimy, nie wiem, do pierwszej, drugiej. Nie, zobaczymy jak będę miał... Jak będę z siłami. O, au, 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 au. To drzewo paruje. Lejderar. Auć. Wiem, że już po mnie, ale... auć. No, przeciągi. Siły nieczyste. Trochę animucji weźmy. Au. Oni są wszędzie. Niczym Wietkong. Auć, wietnamscy hakerzy. Wiesz co, typowo roboczo, szczerze mówiąc, ale nie najgorzej. Could be better, could be worse. W ogóle taki piątek... Że niby robota, ale jakoś tak się to wszystko nie kleiło. Bo to piątek i tej roboty było mało. Człowiek niby robił, ale jakoś tej roboty nie ubywało przez jakiś czas. Pomimo, że było jej strasznie mało. Au! Ma face. Wow, au, 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 au. Mm-hmm. Ej, ten Niemiec sam chyba się zabił granatem.
Spróbujmy zrobić może w ciut inny sposób. Definitywnie w inny sposób. Au! Pał? What is pał? Oh, that was pał. Hej Daniel, witamy serdecznie. O, o. Hej, Hidden Dangerous 2 przestał działać. I'm loving it. Resume game. I herbata. Dobra, jeden padł. Drugi padł. Ja bym zrobił tak. I sprintem. Szarżujemy za Imperatora. Nie, puste skrzynki. It was a trap. Hidden Durguns. Ciekawe gry ze smokami w tytule, powiem szczerze, że to jest między innymi The Eye of a Dragon. Symulator smoka, poza tym... Widziałem niedawno też jakiś symulator smoka na PlayStation 2. Tylko na razie go nie kupowałem, bo to już się nachapałem inny gier, czyli... Wydałem chyba ponad 100 na gry na Playaka. Przepraszam, ale wtedy kupiłem chyba, nie wiem, 6, 7? Dość sporo, generalnie. Tak, apteczka! I animucja. Przyczajony tygrys, ukryty smok, ogólnie rzecz biorąc. Moment, użyjmy mojej super mocy korzystania z mapy. Pup. Pup. Aha, mam cię. Wyradarzyłem cię. Jesteś gdzieś tam. Auć. He's dead. Żaden problem, dobranoc. Właśnie co do gier mi się przypomniało, że w sumie możesz mnie zabić. Ale tak, co do gier, tak, chciałem powiedzieć, że za niedługo będą, a konkretnie moje urodziny, premiera między innymi The Walking Dead na Switcha od Telltale'a. Więc wiem, co będziemy za jakiś czas ogrywać. Look, I won't keep you. Please, hurry. I'm sorry I can't come with you. I
can barely stand. Ej, wiesz co, niestety nie mam tego. Nie jestem w grupie, nie zdążyłem zaakceptować zaproszenia, ewentualnie... Podpowiedzią jest to, że będzie to dzień premiery tego The Walking Dead na Switcha. To wiesz co, Harrison, podeślij mi link na... Discordzie? A ja podeślę na czacie w takim wypadku? Zróbmy to w ten sposób. Up. Czaty, me czaty. Tego, tak. Znaczy to na pewno na kiedyś, ale powiem szczerze, że zawsze się ogra sobie taki interaktywny serial. Moment. Jeszcze nie jutro, ale za kilka dni. Zrobimy tak, dołączę i jak tu teraz skopiować link? Lung. God damn it, Leroy. Może zróbmy tak, że po prostu wejdźcie sobie na grupę na Facebooku. Powiem szczerze, bo na razie nie wiem, jak skopiować zaproszenie. Więc zróbmy to tak, że zostawię to. Facebookowi. New objective. Centralny bunkier. Daj. Oh man, you're going to die, you know? Wynocha z mojego ekwipunku. Mam lepsze plany. Aha, słyszę Niemców. Get out of my inventory. Ja blady slat. Brzmi świetnie. Breach! I'm reloading! Breach! Tak, wiem, jestem sadystą. Szung. I'm here to kick and chew bubblegum. And guess what? There is no bubblegum in this game. Uh-oh. Breach! Oh. Wiesz co, akurat mam w domu na tyle narzędzi ostrych, że raczej nie miałbym z tym problemu. Breach! Jeden bazooka playthrough. Apteczka chętnie. Maszynę pistol.
Ej, skąd ja mam tyle apteczek? Ale nie narzekam. A co ty masz ciekawego? Granasy. Granasami się powiem później. Bridge! Jak latają, jak szmaty. Mam Dremela, jakby co. 9 na 10, oryginalny Dremel, polecam. Nie pykł. Gość niewzruszony. Na ostrzał z bazuki. Nie ma uja na oficera Wehrmachtu. Szung, szung. O. Jest tylko jedna rada na to. Potrzebuję więcej pocisków wystrzelić. Szung, szung. Blisko wystarczająco. No, więc muszę to zrobić jak ostatni partaż, jak z barbarzyńca. Au. Na czym to ja? A tak, apteczki. Mam ich sporo. Rany całą zużyłem na raz. Robert, opanuj się. Zwierzaku. Tak jak powiedziałem, już po prostu wkłada całe rolki bandaży w rany. Hey, grabbing keys. This didn't go the way it was planned. As soon as we returned, the Germans ambushed us. Many of our men and local people were killed. I don't know what's happened to the others. They're most probably in the large building at the back, near the cliff. If they're still alive. Nie martw się, zajmę się nimi. Nie zatrzymamy misji? Okej, okay, widocznie gra ma na to wywalone. Pau! Dlaczego się nazywałem? Pau! Pau! I będą się skoczyć po kolejne pociski do bazuki. Bo już mi się kończą. Unlock. Hello. Take ammo. W sumie co ja mogę wywalić? Ten klucz mogę wywalić, bo mi waży. To i tak mi się aż tak nie przyda. Ta apteczka raczej chyba też nie, bo mam tamtą. Sto pocisków? Nie wiem, czy to aż nie za nad... Nie aż nad to, więc... Zawsze mniej wagi. Well, fuck. Czapka? Tak! Mam 4 pociski! Wiesz co, to jest... Nie wiem, czy to nie jest ich autorski silnik. Jeśli mam być szczery. For the Emperor! Charge! Take no prisoners, comrades! Brother, I am pinned here! I am pinned here! Battle Bravas! Space Marines! There is no time to niewypały! Enemies are at door! Fuck, tak sobie nie pozwolę marnować amunicji. Nie jestem jakimś partaczem. Nie myślę, że to jest niewzruszony Niemiec. Fum. Double kill, kill, kill.
Dobra. Wróćmy się po amunicję. Uuu. Fum. Fum. He's dead inside. Dobra, gdzie ja teraz zgubiłem ten malutki bunkierek? O, Captain my Captain. Rany, muszę wziąć z portem karabin. Zrobimy jeszcze tak. Good. No roba, gdzie on był? Zgubiłem cały bunkier. Polecam, Warhammer to jest jedno z najbardziej zarobistych uniwersów. Polecam też kiedyś książki, aktualnie czytam Czas Horusa. Pomimo tego, że wilki Luny nie są moim ulubionym zakonem Space Marines, ale... Auć. Naprawdę przyjemnie się czyta i naprawdę pozwala... odkryć... Auć. Co się działo przed samą, auć, tytułową herezją Horusa? Tylko tak naprawdę to nie była herezja Horusa, tylko to była herezja Lorgara, bo Lorgar wszystko zrąbał, ponieważ to Lorgar? Tak? Tak, a Magnus did nothing wrong, raczej Magnus zrobił sporo złych rzeczy, ale chciał dobrze. Wiesz co, nie polecam, mi by było szkoda sprzętu. Zwłaszcza moich ukochanych joysticków na microswitche. Dzisiaj takich już nie dostaniesz. Porządnych joysticków. No raczej chyba, że używanych albo jakieś oldstocki, ale... Znaczy niby jest jakaś polska... O, dobra, znalazłem okop. Niby jest jakaś polska firma, która... niby robi... pusta skrzynka. Anyway, która niby robi joysticki, ale... Springfield z optyką, Ammo. Znaczy te joysticki, te nowe joysticki do starego sprzętu były między innymi na Pixelu. I szans nie sprawiały najlepszego wrażenia, przynajmniej dla mnie, osoby, która jest przyzwyczajona do oryginalnego złomu. Bane Blade! Wow! To nie ja. Czy zrobiłem dobrze? Czy coś powinien zrobić? Bo chyba to się nie powinno zdarzyć. Ale coś tam w briefingu było bla bla bla, coś tam wysać to coś i na chwilę to wywalę. I wystrzel flary. Did I did good or something? No, okej. Okay. If you say so. Take ammo. Potem definitywnie bym poszedł do lekarza. Nie wiem, jak ja tylko pociągnął. Andrzej to jebnie. Jej to przypadkiem wysadziłem.
Nieumyślnie. Oj, Sian. O, fuck, nie. Takie okazje sobie nie daruję. Dajesz? Wychodź. Panie Niemcu numer 2. A podbiegnę kawałek, żeby go spłoszyć. Fum. Czy jestem sadystą dlatego, że strzelam do ludzi z granatnika z napędem rakietowym? Fum. He's gone! This man is dead. Even worse, he's deadier. Triple kill! Coś ty miał. Coś ty, Hans, miał. Gdzie te nogi? Gdzie te kurwa nogi? Przepraszam, trenerze. Das ist gut. Very good. Przepraszam bardzo, jeśli chodzi o Quake'a 3, byłem wirtuozem wyrzutni rakiet. Nie oceniaj mnie, proszę. Hello, czołem, siostro. Tum turu, tum tum. We're hunting for wabbits. To jest tak durne. Ah! My face is melting. Ja tego nie zrobię, przytrzymaj mi piwo. Jak poleciał. Dobra, Robercik, weźmy Gewera na chwilę. Wiesz co? Różnie. Oczywiście powiem szczerze, że na przykład w New Vegas miałem naprawdę niezły ubaw z materiałów wybuchowych. Powiem szczerze. Z czystym sumieniem i nieukrywaną frajdą. Hello, medkit. Nie, karbajny, myślę, że to będzie... Wow! Mam cię! Myślałem, że to strzelby... Pamiętam, jak się świetnie bawiłem dwururką w tej grze. Tylko w podstawce. Tak, dwururka była świetna. Karbajn karbajnem, ale... Witamy ponownie! Więc tak chcesz się bawić, pan Niemiec? Mam cię! Take no prisoners, comrades! To był strzał litości. A to Niemiec niuchacz skrzynek. Paladinsy? Tak, ale powiem szczerze, że nie wiem, czy pogramy, bo ja mam Paladinsy na Switchu. Znaczy, z definiu strzelby bębenkowe. Czy z... Z
Znaczy tak, bębenkowe. Bębenkowe, czyli typowe rewolwerowe. W tym sensie masz na myśli, czy z tak zwanym simagiem, ewentualnie magazynkiem bębnowym. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Pau. I did mission successful. Magazynki bębnowe są spoko. Powiedzmy sobie, czy na przykład Saiga z magazynkiem bębnowym to... To jest coś. Tylko powiem szczerze, nie jestem jakoś mega fanem magazynków bębnowych z tego powodu, że... Nie wiem, są... Duże, ciężkie, nieporęczne. Głównie dlatego. Jak dla mnie najpierw są po prostu magazynki łukowe. Pudełkowe to teraz przeżytek. Wait. Naprawdę to jest koniec dodatku? Wiesz co, Dino Runa możemy kiedyś pograć wszyscy. Dino Run jest tani, Dino Run jest fajny, Dino Run ma multi, Dino Run ma sandbox. Lubię Dino Runa, Dino Run jest fajny, chciałbym Dino Runa na Switcha. Podobno, raczej podobno. Nad dwójką pracują, bo zbierali już większość sumy na Kickstarterze. Streama? Chyba nie. A może? Jest ile? Dwie po północy? A trzy po północy dopiero. Nie no, że zagramy sobie w coś innego? Zaraz. Zamyślam, że to będzie dłuższe. Aż mam ochotę sobie jeszcze raz podstawkę przejść. Potem wiecie, na czym też myślałem? Co by na to, żeby kiedyś przejść Harvestera na streamie? Gra tak głupia, gra... z tak absurdalnym poczuciem humoru, że może mi się spodobać. Jako, że jestem fanem między innymi Happy Tree Friends i Alfreda Alfera. Więc... well... Zobaczymy, jak to będzie z Harvesterem. wiesz co, Juliusz, powiedzmy tak. Might the Magic będzie za jakiś czas, bo tak... Na... dniach będę zamawiał kabel S-Video. Więc będę mógł podpiąć starego kompa, na którym to mam. Znaczy prawdopodobnie nawet zacznę od zera na Windowsie 9.8 i będą streamy z komputera z Windowsem 9.8 ze starych gier. Między innymi tam będzie Might & Magic 6 luźno streamowany. Wiesz co? Nie wiem. Powiedzmy tak. Widziałem gorsze rzeczy na streamach, bym musiał przeczytać jeszcze warunki, na przykład z Twitcha, YouTube'a. No ja powiedzmy sobie szczerze, jak... są gry, za przeproszeniem, szczujące cycem i są gry o wiele bardziej brutalne niż... Harvester puszczane mimo tego... na przykład powiedzmy sobie szczerze taki... Jak się nazywał ten symulator chowania w szafie przed grubasem? To z krzyżem wplecionym w tytuł. To były już dwie części. Co się pierwsza część działa w psychiatryku. A druga też na jakiejś wsi. To jakże kontrowersyjna gra. Outlast, właśnie, Outlast.
Powiedzmy sobie, że w Outlaście były o wiele gorsze sceny. Amputacje, próba odcięcia członka, nagość. Naprawdę psycho rzeczy jak dla mnie. Harvester po prostu miał specyficzne poczucie humoru. Outlast po prostu był jak dla mnie. Powiem szczerze, mi się Outlast jakoś mega nie podobał. Ze względu na to, że AI było na tyle momentami durne, że mogę się ukryć się na środku pokoju. On specjalnie grzebał po szafkach, ale nie wpadł na to, żeby zajrzeć za kartonem na środku pokoju. Dlatego też mi się w pewnym momencie obcy Izolacja znudził. Latarowania prawie przed grubasem. Brzmi jak piątek. Manhunt, tak. Manhunta też planuję kupić na PlayStation. Ale co do też gier, to Postal był gorszy jak dla mnie niż Harvester. Ten ostatni polski pseudo-Postal, czyli Hatred, który się po prostu tak szczycił kontrowersjami. Patrz, jacy nie jesteśmy kontrowersyjni. Tylko zapomnieli, że już mamy... Kiedy to wyszło? 2016 rok? Kiedy ludzie się znieczulili po prostu na to? Dobra, jakby Hatred wyszedł, nie wiem, w 2000, 2002, 98. Okolicy tak wychodziły Postale, zwłaszcza jedynka. To może by zyskał na tym? Anime Killing Bites? Okej. Okay. Sounds interesting. Bla, 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 lista płac. Wiecie co, mam Postal Redux, ale nie wiem, czy mi się go chce dzisiaj ogrywać. Zróbmy tak, co ja mam na gogu? Gry pod Windoggo. Do Albiona to bym musiał usiąść, Grim Fandango na kiedyś, Syberia nie. Mam Tales from Borderlands na kiedyś, jakbyście chcieli. MDK, Penumbry, Eye of the Beholder, Champion of Kryn, Dead Knights of Kryn, Dark Queen of Kryn, Ravenloft. Wiesz co, lepiej pod tym względem, jeśli chodzi o komentarz społeczny, właśnie pełni rolę Harvester, powiedzmy sobie szczerze. Pokazywał ten durny konsumpcjonizm takim krzywym zwierciadle. Generalnie głupotę społeczeństwa. Ravenloft kolejny, LBA. Czym było LBA? Quake the Offering, The Elder Scrolls Arena, Daggerfall, Stonekeep, Jotun, Fantasy General, Robin Hood, Legend of Sherwood, Corsairs, Eador, Hidden Dangerous, Neverwinter Night 2, Echelon Book 1, Gwint, Wiedźmin, Słot 4, ze Słotem 4 mam niestety problem, Nosferatu już kiedyś graliśmy, Goblinsy 1 przychodziliśmy na Facebooku, mamy na streamy, Goblinsy 2, 3 będą musiał kiedykolwiek w ogóle przejść. Te gry są fajne. Wasteland 2 podobno za niedługo, znaczy podobno za niedługo by Little Big Adventure. Wiesz co? Mam gdzieś Little Big Adventure, tylko powiem szczerze, że nie pamiętam za bardzo tej gry. Znaczy tak, gram chwilę u znajomego. Kanis, wiem, że jara się tą grą. Mówi, że jest świetna i dlatego też będę musiał kiedyś przejść. Wracając, Wasteland 2 też będzie miała swój port na Switcha. Tropico, Neverwinter Nights, Limbo, Settlers 2, Stories Path of Destiny. To będziemy musieli sobie kiedyś przejść na streamy, bo z tym miałem problem kiedyś z nagrywaniem na YouTubie, powiem szczerze, niestety. Ziggurat, Shadow Warrior, Jagged Alliance, Darklands, Sami Max, praktycznie wszystkie części Sama i Maxa. System Shock 2, Simple Planes, Max 2, TIS 100, Biomanas,
Giant, Citizen Kabuto, Steam World Dig, Roller Coaster 2, Alone in the Dark, Alone in the Dark 2, Alone in the Dark 3. W sumie następną grą, którą możemy zacząć na streamach, będzie Alone in the Dark 3. Aż mi się słuchawki włączyły z bezczynności. Może tam puszczę jakąś w tle muzykę, nie wiem, komodorową czy coś. Zróbmy to w ten sposób. Chwilowo tak i tak. Dobra, kontyngentując, szybko muzyka. Może z Amigi, Amiga, Kraktro Marathon. Dobra, chyba będzie spoko. Tylko może jakieś inne? O! Mysta? A czy to będzie moje ulubione Kraktro gdzieś? Well, nie widzę. A w parcie drugim? Hej, Skid Row! Rany, ale oni są starzy jak grupa. Dobra, niech sobie leci od początku. Grupa Zeus. Oj, wiesz co, na razie nie. Po prostu puszczę sobie, żeby tam muzyka z Amigi sobie leciała w tle. Znaczy, Wasteland 2, to jakby nie patrzeć, to jest robota Briana Fargo? Tak szczerze mówiąc, bo tak. Brian Fargo zrobił Wasteland. Wasteland tam został w rękach jakiegoś większego wydawcy, to zajął się Falloutem. Stracił, znaczy tak, sprzedał prawa autorskie do Fallouta na ileś tam części, między innymi do BTSD to poszło, jak jego studio zaczęło bankrutować. To jakiś czas temu odzyskał prawa do marki Wasteland i Brian Fargo właśnie się nadal z Wastelandem 2 i teraz Brian dalej robi 3 w tym momencie i za niedługo ma wyjść. Bethesda tak by the way ma chyba prawa do normalnie numerycznych Falloutu, chyba do 6 czy do 7 części. Oczywiście Bethesda będzie to przekładała i to w cholerę. Bo tak, zrobili Fallouta 3, zrobili New Vegas, zrobili Fallouta 4, oczywiście w międzyczasie robią Fallout Shelter. To będzie Fallout 76, to pewnie później zrobią Fallouta 5, Fallout znowu jakiś tam inny, Fallout 6, Fallout znowu jakiś tam inny, jakiś pomniejszy. I dopiero Fallout 7 i dopiero stracą prawa do marki. Więc przygotujmy się na to, że Bethesda jeszcze będzie dzierżyła prawa do marki co przez najbliższe 15 lat. Więc tak. Anyway. W sumie tak można by zacząć tego Leona 3, co wy na to? To jest część, którą najmniej pamiętam, jeszcze ją najmniej lubię, ale żeby już skończyć oryginalną trylogię Alone in the Dark, to można by się do tego zabrać. Dalej, Bard's Tale, Might and Magic 7, Might and Magic 8, Might and Magic 1, 2, 3, 4, 5, Swords of Zin, Might and Magic 6, które po prostu kocham. Choć 7 była o wiele lepsza, jeśli chodzi o projekt. Wings, które uwielbiam na Amidze, Airlight Tycoon Evolution, czyli Deluxe, które ma niestety problem z streamowaniem z tego systemu, więc dlatego Airline Tycoon Deluxe postaram się między innymi na tym starym kompie. Dobra, to zaraz sobie zaczniemy tego. Elona może. Lands of Lore, Lands of Lore 2. Że tak powiem, Wasteland, Serial Being Hunted, z tym miałem kiedyś niezły ubaw. Polecam serię.
To była jedna z moich pierwszych serii na YouTubie i wtedy już miałem już nowy mikrofon, raczej nowy mikrofon, który aktualnie do dzisiaj mam. Unreal Gold, Canon Fodder, 1, 2, Vernum, Super Frog, którego kocham, Akalabeth, World of Doom. Tak, bo to się akurat nie zalicza do części, znaczy może nie kanonicznych, ale numerowanych. Wizardry 8, Ultima Underworld, 1, 2, Wizardry 6, 7, Age of Wonders, Wiedźmin 2, Master of Magic, Mountain Blade. Znaczy Might and Magic 7 było lepsze pod względem między innymi części mechanik i tak dalej. Osobiście powiem tak, sam na przykład wolę projekt świata w Might and Magic 6, ale musimy przyznać, że Might and Magic 7 pod względem technicznym było na wyższym poziomie. Co nie zmienia faktu, że uwielbiam Mandate of Heaven. Na przykład seria od człowieka zwierzę to po prostu może mogę to na okrągło oglądać. Akalabeth. Wiesz co, nie wiem czy chce się na razie w to tak pakować. Akalabefa. Little Big Adventure to też sobie kiedyś przejdziemy. I Have No Mouth and I Must Scream to na pewno kiedyś. AVP, stary, Alien vs Predator. Flight of the Amazon Queen, Catacombs Pack, Inherit the Earth. Inherit the Earth, powiem tak, świetna przygodówka. Polecam. Legend of Grimrock, Lure of Temptress. Beneath the Steel Sky, Teen Agent, niestety w wersji angielskiej. Ultima, Warsaw, Stargunner, Ghostmaster, Dungeon Keeper 2, Dungeon Keeper Gold. Niestety miały ostatnio jakieś problemy z działaniem. R2150, Ultima, World of Ultima, Savage Empire, Fallout Classic, Dragonsphere, Tyrian 2, a może w Tyrian, a może by jeszcze popykać sobie tak luźnie dzisiaj. Ultima 4, Stronghold, czemu nigdy nie byłem jakoś mega fanem twierdzy, Strongholdów. Możecie mnie za to powiesić, ale nie wiem, nie pociągało mnie jakoś. Goticzek. W sumie Goticzka 2, to bym sobie zagrał. Takiego z nocą kruka. To zrobimy może tak. Dzisiaj sobie pogramy w coś lekkiego jeszcze. I zrobię tak. Wejdę w ustawienia streama. I zmienię titles. I inne starocie. No i będzie. Update all. I teraz wszyscy sumieniem mogę odpalić jakąś inną grę. A tytuł w sumie mogę też zmienić na, raczej co, ogrywaną grę. Retro. No już podesłać zdjęcia tigra. moment. Studio twórców. I zaraz coś sobie obczajmy do takiego lekkiego pogrania. Transmisja na żywo. Transmisja na pół żywo. I tutaj też damy Retro Games. Retro Games. Okej, wszelkie zmiany zostały zapisane. Ostatni czek. Dobra, i dobra, w co by dzisiaj sobie takiego luźniejszego popykać? No szybko.
Może faktycznie tego Unreala sobie odpalę, żeby się tak trochę odmurzyć. Albo Quake'a. Zawsze dla mnie Quake'a chyba, to zagrajmy sobie w Quake'a. Znaczy wiesz, ja na GOG-u nie mam aż tylu gier, z tego względu, że mam sporo jeszcze w wersji płytowej, czy tam sporo jeszcze mam gier na Amigę. Z tamtego okresu na przykład mam Super Frog'y i mam Wings, bo Wings ostatnio mi się dyskietka zepsuła, to dlatego kupiłem Wingsy na GOG-u. Ja tak mówię, ja większość gier właśnie mam na tym. Jeszcze na dyskietkach i na płytach. O, mam żółty wskaźnik, zgubione klatki. A raz ja bo pobieram. No już gigabajt to jest po prostu chwila moment. Jej, pobrało się. Dobra, tutaj już możemy przeglądę darkę wyłączyć. 3DFX. Uae. Dobra, muzyka migowa out. O, dość głośno z tego co słyszę. Przechwytywanie gry. GL Quake. Mogłabyś pokazać, co masz do zaoferowania? Proszę. Hejka, witam serdecznie, z powrotem. Okej, okay, Control Delete, sama tego chciałeś, gro. Jak się nazywa ten proces? Może pamięć wykorzystywana? GL Quake, tak, zakończ proces. Poproszę. I jeszcze raz, Quake the Offering. Najwięcej grałem w trójkę, powiem szczerze. Aha, czyli to będę musiał odpalić w retro streamach. Przechwytywanie gry. Pup. Jak to będzie wyglądało? Rany, jak to OBS strasznie przechwytuje. To strasznie. Trzeba zrobić to w inny sposób, a konkretnie przechwytywanie ekranu całego prawego. Przechwytywanie ekranu, tak? Przechwytywanie gry nie. I teraz proszę ekran 0. O, tak. Ekran 0. Tu zrobimy tak. Pup. Rany, naprawdę. Jak to spróbuję otwalić w oknie? To już chyba wyjdzie na to samo jak... tutaj. I to tak powiem szczerze. Dobra, pogramy sobie, nie wiem, do tej pierwszej w nocy, no i... opcje. Tak, pogramy sobie na strzałkach. Jak prastarzy bogowie przykazali. Rozmiar okna.
Drive jest niezbyt. Mało speed. Będziemy chodzili na myszce. O, ho, 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 ho. Nie, w sumie aż takim sadystą to ja nie jestem. Wymagania do dobrego streama są bez... OBS? Myślałem, że kiedyś bym mógł jakoś podać jakieś konkretne info, jakbyście chcieli jakieś screeny porobić. Jaszaszmodia. To nawet dla mnie jest archaiczne na ten moment. Boli mnie jak na razie tutaj brak strefowania na boki, ale... Nie jestem mięczakiem z Nowego Jorku. Tu. Chodź może drugą stroną? Au! Ma face. Oj, who's shooting? Chciałem się testować sterowania. Dobra, to nam się otworzyło. Fresh meat. Wiem, nieźle ssę w tę grę, ale... Jest trzeba sobie przypomnieć, jak się gra w starocie. I trzeba to docenić, jak się grało kiedyś w gry. I to już były czasy, kiedy... Znaczy... Jakby to powiedzieć... Jeszcze jak ja przytoczyłem swoją przygodę z gamingiem, to się grało w to, co się miało. Odpalało się wszelakie gry, jakie się... Miało na kasetach, dyskietkach i tak dalej i się nie narzekało. Ale Quake już była... Quake Unreal'a trochę inna. Że jednak gracze mieli tam większy wybór. To były czasy. Piotr, dzisiaj nie ma czasów. Tututum. Urany, w heksy na samym sobie pograł. Fenek Sun. Sun, my friend.
Znaczy, powiem szczerze, że w ostatnich latach w... Ach, boli. Kwach. Please kill me now. Okay, one more time. Wracając, ostatni, znaczy jeden z ostatnich turniejów Quake'a, gościu, który grał na samej klawiaturze, był chyba drugi albo trzeci. Więc myszka wcale nie jest takim OP narzędziem, jeśli chodzi o stare shootery. Znaczy, powiem sobie szczerze, dzisiaj gracze są dość mocno rozpuszczeni. Jeśli chodzi o całokształt rynku, mamy setki tytułów, codziennie mamy jakieś premiery i mamy wszystko co chcemy, od indyków po gry AAA. Dzisiaj każdy znajdzie coś dla siebie i to jest ten luksus. Znaczy, nie mówię, że to źle, to jest wręcz świetnie, bo żyjemy w naprawdę fajnych czasach na gry komputerowe, gdzie każdy może robić własne gry, deweloperów mamy w diabły do wyboru, do koloru. Możemy w tym wręcz przebierać, co chcemy zagrać, kiedy chcemy zagrać. Mamy świetne handheldy i co coraz lepsze, możemy grać w każdych warunkach, w każdym miejscu. I rozwalać przeciwników na kawał mięcha, gdzie tylko chcemy. Ej, kto by pomyślał, że na przykład, nie wiem, Skyrim będzie na handheldzie i będzie można sobie grać w pociągu. Bo na pewno nie je. Wow, that's close. Bo na pewno nie, bo jestem oczywiście internetową amebą. Znaczy, co nie zmienia też faktu, że najgorniej kupuję mało współczesnych, raczej w ogóle nowych tytułów. Powiem tak, jeden z ostatnich nowych tytułów, który ogrywałem, znaczy który aktualnie ogrywam, jest m.in. Hollow Knight. Ostatnio grałem w Night in the Woods, takich nowszych. A tak to mało, czemu z tego jest. Jeśli chodzi o gaming, to jestem dinozaurem i... Ja się najpewniej czuję w grach, nie wiem, do połowy 90. Amiga, Commodore. To jest mój koń, jeśli chodzi o gaming. Dlatego też uwielbiam ten sprzęt. Miał swoje prawa. Keycard. Co, jak macie jakieś pytania, to się obalcie. Ja nie podpowiadam. Welcome to Yogs Labs. Jeśli ma być 4 Yogscasta, to już lata nie oglądałem. W ogóle jak ostatnio coś oglądam na YouTube, to jest to... Czy tam... To wygląda, jakby te czaszki na tym były trochę. To cieniowanie. Jeśli chodzi o YouTube, to tak. Kładzę ostatnio też mało. Jak już to Arnold EU i... Nie, ktoś mnie... Ściana mnie zluczyła. Albo Archonów, albo... Loading. Loading naprawdę polecam z czystym sumieniem ich podcasty. Naprawdę świetne, plus rok temu i w tym roku prowadzili m.in. na Pixel Heaven bloki wykładowe.
ostatnio z ogólna z tego Rika pi. Czy chciałbyś mieć tygrysa? Znaczy wiesz, ja bym chciał mieć wiele zwierząt, ale niestety nie mam czasu na żadne zwierzę. Naprawdę chciałbym mieć jakąś jaszczurkę, powiedzmy sobie szczerze, no na przykład Gekona to bym chciał. I to strasznie, ale... Wiem, że nie miałbym dla niego czasu, więc... Mogę chcieć, ale... Muszę sobie odpuścić. Psa tym bardziej. No z kotem to jeszcze dałbym sobie radę, bo kot by się zajął, zwłaszcza jakbym miał na przykład dwa koty, to jeden drugiego by zabawiał i... Jakoś by to było, ale... Nie chcę, żeby godzina się męczyła. Przy mnie. Ohoho! Rany, pamiętam te zombie. Znaczy, jeśli chodzi o bestiariusz, bardziej są beznane w bestiariuszu z... Duma, tak szczerze mówiąc. A. Okej. Okay. Oh, rocket launcher! Hej, dzięki wielki za donata, Zimmerman. Przekażę mu to. Znaczy staram się go też namówić na jakieś streamy. Ja w sumie teraz chyba nie wstaną już te zombie. W takim stanie. Choć mogę się mylić. A dobra, ich ciała znikają. Smiley face! Radosna buzia po zobaczeniu nowego materiału na kanale Travisa. Klik. Tam nie. Do you hear the voices too? Przestraszyłem się broni. Auć. My face. It's hunger for more. Tu. Au. Au, au, ble. Zombies are coming. Zomg, yeah. Oh, really? You? Go away or something. Eat shit and die. Nie psodzian. Nie ps. Gdzie on się podział? Aha, winda! Heck of snack. Heckin bambuzler. Nie może po prostu spróbować skopiować zaraz? Żeby czat, znaczy czat, samo oprogramowanie nie uznało cię za gościa, który kopiuje swoje wiadomości. O, au! Fuck you guys! Czym by ich tu... W sumie strzelajcie sobie po plecach. Like I care, sobie popatrzę chętnie. Good. Rattle? Niezbyt. No, get over here.
Ауч. Зомбиак, зомбиак, зомбиак. Зомби тромби. Бай, бай, машкаро. Czołem, siostro. Może tędy? Medkit. Melm. Ohoho. Hej Flirty, witamy serdecznie. Usz. Ohoho. Putty Spencer. Heck off. Boy. I sucked this game. No, mam pomysł, co możemy sobie zagrać. Coś małego, fajnego, sympatycznego. Super Froga. Tak, to będzie świetna gra. Quake version, bla 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 bla. Secret mission, yes. To są proto-skrejki z Killing Flora. GOG Galaxy. I może Super Frog. Tak, Super Frog będzie dobry. Żeby sobie po prostu posiedzieć i poklikać. Super Frog. Hej, nawet mam zainstalowanego. Wiesz co, niestety, tak jak mówię, nie mam czasu na zwierzaka. Właściwości. DOSBOX. No wiesz co, w Dino Shramy możemy sobie pograć jutro na spokojnie? Przechwytywanie gry. Jak zareaguje DOSBOX? Press Enter. Nie, a przechwytywanie okna? O, tak, 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 tak. O, to chodziło. Opcje. Wiesz co, nie wiem, czy oryginalny Super Frog wychodził na PC-ty, powiem szczerze. Zaraz zgoogluję. Bo Super Frog HD, czyli ta abominacja, która żerowała na wspomnieniach graczy, w tym między innymi na moich, bo jak się dowiedziałem na temat Super Frogu HD, to po prostu byłem w niebo wzięty. Jak go kupiłem w dniu premiery i jak w niego zagrałem w dniu premiery, to wyobraźcie sobie tę sytuację, kiedy wydropił mi dość słaby skin w Killing Floor, jak grałem z Travisem. No dobra, może to faktycznie było trochę overreacting. Just for fun, żeby się trochę wyżyć, ale mniej więcej to wyglądało podobnie, jak odpaliłem Super Froga HD. Super Frog. Zaraz wam powiem, na co był oryginalny Super Frog. Amiga, Microsoft Windows, Amiga OS, DOS, IBM PC Compatible, MS-DOS. Faktycznie było. I muszę powiedzieć, że ogólnie tak, gry się różniły na... Na hardzie poproszę, 7 żyć. Rany, ja pamiętam, jak miałem właśnie Super Froga oryginalnie w dyskietkach. I tak, wiktoriański. To naprawdę wygląda, jakby te skiny były namalowane, nie wiem, markerem na tej broni i coś się po prostu starło.
tak jak mój skin z mojego noża, że tak powiem, za 60 zł myśliwski. Dobra, jakie było sterowanie? Przypomnij sobie, die, auć. Tak, na alcie skaczemy. Powiem szczerze, że... musiałbym sobie kupić jakiś typowy joystick. Nie pada, joystick, żeby grać w niektóre stare gry. A, dobra, zaraz będziemy mieli strzał. Na czym był control? Okej. Okay. Znaczy możesz na Discordzie, możesz na maila. Znaczy z historii ze skinem możesz mi opowiedzieć. Co do samych skinów, zależy jak, bo typowo darmowe skiny to spoko, ale znaczy ogólnie powiedzmy sobie, że skrzynki i tak dalej w pełnopłatnych grach to jest po prostu nieporozumienie. Skrzynki czy jakieś takie pierdołowate DLC z skinami do broni. Pup. Znaczy wiesz, tak można ogólnie opisać chyba każdą fuck my life, czasami trzy hity. Każdą platformówkę z 90. Super Frog nie jest jeszcze aż tak przegięty jak niektóre, dlatego go lubię. W ogóle z to Super Froga animację początkową robił Eric Walter Schwarz, czyli autor między innymi dość popularnego w swoim czasie, raczej w niektórych kręgach, futrzastego komiksu Sabrina Online, który był naprawdę fajny i nie skończyłem nowych sezonów, a fabuła komiksu, czyli fabuła, w ogóle komiks był rysowany chyba od 94 czy tam któregoś do 2000 chyba 16, jakoś tak. Kiedy coś nazywało po prostu dodatek. Nie cierpi tych os. Pup, pup, pup. Au. Plus gra była, czyli gra reklamowała też napoje energetyczne i w ogóle lemoniady z glukozą, a konkretnie glukozejdy. Stary dobry Super Frog, który był reklamą praktycznie. Wracając co do samego komiksu. Główna postać, czyli Sabrina, praktycznie była amigowcem, dlatego mi się ten komiks tak spodobał. Był spoko, to był chyba jeden futrzasty komiks, jaki czytałem. Nie był w ogóle jakiś zbereźny ani nic. I był fajny. Znaczy fajny, był super komiksem. Nie, ślimaczki. Au. I'm taking hits. Brother, I am pinned here. Skrót? Skrót. Znaczy skrót. Bezpieczna ścieżka.
Ja w ogóle pamiętam, jak byłem mały, to Super Froga chyba. Znaczy, w Super Frogu potrafiłem przejść chyba tylko do drugiego etapu. Jakoś tak, do zamku. Jak byłem naprawdę mały, pierdołowaty i tak dalej. W ogóle pamiętam, jak się rodzina śmiała, że ja to się urodziłem z joystickiem w ręku i zacząłem grać na Commodore dziadka, jak miałem chyba, nie wiem, 2 czy 3 lata, w jakieś takie prostsze gry, typu, nie wiem, jak Tomas. Po polsku to się chyba nazywało Tomek Parowóz, czy jakoś tak. To w tego typu gry na Commodore. Kasety już potrafiłem wczytywać chyba od 4 roku życia. Za to z kaset, znaczy dyskietki, tak. Dyskietki wczytywałem od 4 roku życia pewnie jakoś, tak plus minus. Za to z dyskietkami mam do dzisiaj problem, bo za bardzo ich nie wczytywałem, w ogóle jakoś nie chciało mi się. Dla mnie to było długie, auć, długie, nużące, nudne. Lucozade. Moment. Oj, wiesz co, Szymka Charge, ja też za bardzo już nie pamiętam. Znaczy to też nie był do końca. Znaczy nie do końca. Mój gatunek gier. Ja głównie siedziałem w platformerach, wtedy shooterach, shoot'em upach. Auć, fuck. A hej, przynajmniej możemy już lecieć do wyjścia. Lucozade. Ja coś właśnie pamiętam o tych lucozoidach. I'm invisible. Tylko nie wiem, co to za bardzo daje, bo jedyne, czego nie widzę, to samo swojej postaci. Przeciwnicy ją widzą albo po prostu ją olewają na ogół. Nawet jak jest widzialna. Usz. Anyway, to tak, właśnie w przygodówkach platform, raczej tych przygodówkach, RPG-ach bardziej siedział Kanis i bardziej siedzi Kanis. Ja właśnie byłem graczem bardziej typowo arkadowym. Czyli tak, uwielbiałem przygodówki za dzieciaka, tylko nie miałem z nimi jakiejś mega styczności, tak, niestety z RPG-ami wczesnymi jeszcze. Okej, ale Super Froga to ty szanuj. Soniczek to się przy nim chowa. Potem też mówiąc, nigdy nie byłem jakoś fanem Sonika. Nie, Sonik jakoś też tak obok mnie przeszedł i spoko, później obczaję. Damy gamble. Tak, w grze dla dzieci było mieszane jednoręki bandyta. Gra uczy i bawi. Pij energetyki, graj na jednoręki bandycie. Super Frog. Come on. I need something good. W drugiej części, która nigdy nie wyszła, miało się wciągać krak podobny. No. I wkładać sobie tampony nasączone wódką. Że... Do ucha. Do ucha. Tak. Tak. Pup. Wiesz, jak to się kiepsko gra na klawiaturze? Tak nienaturalnie. W sumie muszę kupić jakiś joystick, no. W sumie... auć. W sumie mój dziadek ma joystick na USB, tylko taki bardziej symulatorowy. Że tak powiem. Jerzyku nie.
Jakie kunie? Jakie kunie? Gdzie kunie? Jerzy kunie. A. Nie, nie mam pomysłu, jak rozwinąć ten dowcip już o tej porze. No w sumie glukozeida to mi się napił. Tylko tej lemoniady z glukozą. Ona była śmieszna. Glukoza do żylu nie polecam. I pozdrawiam, Piotr Franczewski. Bardzo smaczna i pożywna. Cukrzyca typu C. Nie, po prostu problemy z sercem. Kiedyś. 43 monety. Daj mnie szekle. Mam zamknięte przejście. Mysza się o. Nie, traitor, legion. Mogę wskoczyć na łeb? Chyba nie. Nie, no ja generalnie gram w lapsy na PC-cie. Tak, kani specetowo, ja gram na Switchu. Czy w ogóle... Jak coś to mi możecie na Steamie ten dodać, można zagrać kiedyś. Tak. Ja tam w ogóle ostatnio się stałem bardziej konsolowy. Tak szczerze mówiąc. Na kompie już, znaczy... Mniej gram niż kiedyś, tak. No o. Ludzie tak mają, że głupieją na starość. No. Już nawet przestałem widzieć 60 klatek. Nie śmiejcie się, to straszna choroba. Au. Pup. A 4K to jest propaganda, żeby kupować karty graficzne. Na twoim miejscu? Tak. Diego, podkręciłbym trochę ten... Grę. Ileś cykli to zbawi się. A. Ctrl Shift F12. Ctrl Shift F12. A jeszcze. Tak, dwa razy. Okej. Okay. Jeżeli nie będą problemy, to... na grupie mnie możecie znaleźć. Jako dodatka Niskai. A dołączyli na Discorda, czy nie? Na tego grupie nowego? Na Steamie. A. Przypominam, że ty masz? Co? Masz chyba. Grupę na Steamie? Czy nie masz? Grupa na Steamie cały czas jest. No to ja też. Tak, ostatnio też powstał nowy, nieoficjalny Discord. Jak już ci pewnie wspominałem, a może i nie, nie kolce. Słonko się patrzy, jak cierpimy. No, son! No! Ale generalnie jako stary dziad to mniej już grywam niż kiedyś. No, wszyscy się starzejemy. Jak już gramy, to w starocie. Chyba mi się w ogóle zrobiła też typowo singlowa ameba. Niektórzy są ambami od urodzenia. No. Wszyscy znamy jakąś amebę. Społeczną, bądź nie. Ty wiesz, że ty masz zablokować? Wiem, ale dzięki temu mam większą frajdę. Gamble! No. Znaczy też chyba nie w każdym momencie mogę zablokować, tak. Dobrze pamiętałem. Dopiero jak się to... ten. Aha! Bring me more. Okidoki, loki. No,
więc cóż. Znaczy, ja generalnie uważam, że to, czego kiedyś się tak bano odnośnie naszego pokolenia, tak, że ludzie się pouzależniają od gier komputerowych, to jest bullshit. Kiedyś potrafiłem spędzić 5 nawet do 8 godzin dziennie. O ile nie więcej. Grając. Owszem, nadal dużo korzystam z komputera, ale tak, no jak, żebym przysiadł i pograł dłużej niż 2 godzinki, to rzadko się zdarza. No. Ja najczęściej jak już gram, to na streamach ewentualnie, jak już tak, auć. Konkretnie prywatnie to albo na Switchu gdzieś w drodze, albo na PlayStation trochę, w dwójce. No nie tyle co kiedyś, jak ja potrafię na przykład w jakiś dzień wolny usiąść z rana i po prostu zrobić sobie maraton, to zaraz już bym tak nie wydolił po prostu, ja muszę się czymś muszę się po prostu czymś innym w międzyczasie zająć. Choć osobiście powiem, że często gram na ogół w międzyczasie, jak na przykład mi farba schnie. Nie wiem, 20 minut w międzyczasie coś na Switchu małego, skończy mi wschnąć farba albo jakiś podkład, grę pauzuję i maluję dalej. Czy 4 godziny to przesada, czy nie przesada, to kwestia względna. Zależy od dnia, warunków atmosferycznych. Ale z czasem po prostu zaczyna się grać mniej. Tak jak jeszcze w liceum potrafiłem przed kompem zerwać całą nockę, to nie zdarza mi się to już. Dziady jesteśmy. Po prostu nie i koniec. Traitors! Ile mam jeszcze żyć? A jeszcze w szkole średniej potrafiłem z kumplem ten wcierać w rola na zmianę ten od całą noc do 7 w zasadzie nad ranem. No bo jak się człowiek przyjedzie do jakiegoś RPGa czy coś, to też noc potrafiła zlecieć od tak. Ach, położę się, póki jest jeszcze ciemno. Czy to jest słońce? Ale jak to się mówi, życie happens. Tak. Obowiązki i tak dalej. A, świetnie. Już nie mam mikrożaby do rzucania. Ej, mogę po nich skakać. Nie jest cool, actually? Tak mówię, z żadnych zwierzaków. Nie mam czasu i... Nie mam czasu. Na żadne zwierzaki. Niestety. To jest najlepiej, jak już jakiegoś zwierzaka, to z adopcji po prostu. Też tak szczurze mówiąc. No chyba, że gadę. Z gadami ciężko gada z adopcji. Ale jak się poszpera na Oliksie. Ile ma czasu? 3 minuty ponad. To jest fajne. Heck. Przedostatniego możliwe, że mi umknął. Rany JRPG-i. Przy JRPG-a to ja naprawdę mało siedziałem, powiem szczerze. Jakoś mnie... Fuck! Ostatnie życie. No w sumie tak jest pierwsza, więc zobaczymy, czy
czy uda mi się przetrwać. No i obowiązkowo teraz... Henloski, tak. W sumie co na to, żeby jutro pograć jeszcze w Henloski? Zobaczymy jutro. Henlos of Might and Magic. Jestem oczyma. Fuck. W ogóle nie pamiętam, jak się nazywała ta gra, czyli ta gra. Postać od Schwarza, na której był wzorowany Super Frog, jeszcze przynajmniej jeśli chodzi o animację. Początkową, fuck. Ale wiesz, o którym mówię, nie? Nie mam pojęcia. Był chyba w kilku numerach Sabrina Online. Nie. Tak, myślę, że... Wiedziałbym. Oj, wiedziałbym. Znaczy, na pewno był w animacjach i... Myślę, że też był. Z taką technologią generalnie rzecz biorąc można by było wyleczyć ludzkość z raka, no ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Są priorytety. W sumie oglądałeś kiedyś Batmana przyszłości? I chyba wiem do czego pijesz. Tak, odcinek z zakręcaniem. Z zakręcaniem? Tak. Tak to się tam nazywało. O! Boże. There is danger in this noisy, crazy, bizarre town. Danger? Danger? Sioptaku. No, prawie. Heck. Dobra, Diego, myśl, którędy teraz lazłeś. Bo już mogę iść do wyjścia, tylko gdzie ja znajdę wyjście o tej porze? Jak ja tam lazłem? A to nie było tam przy tym konarze? Znaczy tam bardziej... Nie płonie? Twój konar nie płonie. Nie wiem, kto pisał hasło reklamowe, ale... Nie wiem, czy gość tam jeszcze pracuje. Gdzieś to było. Kiedyś to było. Nie wiem, czy jakoś całkiem dołem wtedy nie lazłem. Chyba lazłem całkiem dołem, jakoś pod tym no wszystkim. To jest całkiem auć. Dołem. No to właśnie, dlatego idę całkiem dołem. Znaczy idę tam, żeby pójść całkiem dołem. No brakuje mi w sumie takich kreskówek w telewizji jak Batman przyszłości i tak dalej, to było... Znaczy to może nie była typowa animacja dla dorosłych, ale już dla osób, nie wiem, 15-16 plus bym to określił. Ze względu na motywy i... Już krew pojawiająca się w Batmanie. W ogóle sama dystopijna przyszłość to była... Fajnie pokazana. Pup. Damy collect. Jej. I zamek. Zamek był super. Jeden z moich ulubionych etapów zaraz obok Egiptu.
Graliśmy w Quake'a, graliśmy w Duma, graliśmy w Mortala. Graliśmy w Super Froga. Mieliśmy być tym pokoleniem totalnych zwyroli. Mów za siebie. Game over, man! Close enough. No, co chciałeś powiedzieć? Zamiast tego wyszła z nas generacja nerdów? Tak, ze stanami lękowymi. Coś tak. Tu poszło nie tak. Tak. I niektórzy mówią nas pracoholicy. A to już, wiesz, inna kwestia. Ci, którzy nas nazywają pracoholikami, życie się po nich przetoczy jak wilki przez Prospero. Ale ty jesteś złośliwy, wiesz? Czasami. Chcesz coś zagrać? W sensie, że w co? Nie wiem. Super Froga czy coś innego? Nice. Ja już będę kończył w takim wypadku. Wiesz, tu seriali czekam aż na Switcha w końcu wyjdzie, albo Netflix, albo YouTube. Kolejny sezon bulionerów. Tak. Albo Crunchyroll na Switcha. Co do apek. Bo tam wyszła jakaś apka komiksowa ostatnio. Najlepsze seriale paradokumentalne były na History Channel. Aliens. Wiesz co, nie ma się bać. Jak ktoś śpiewał Kowalski, to jest Kaczmarskim, jakoś to będzie. Tak, znaczy to śpiewał Kowalski w pieśni o... Czekaj, jak by było? Skarbek Ignacy Malczewski bodajże? Malczewski, Skarbek Ignacy, tak. Jakoś to będzie. Po prostu rób swoje, staraj się wycisnąć z siebie jak najwięcej, pókiś młody i... I byłby fajny. Popierdzielać to się można na starość. Bo wtedy już będzie na to czas. Wtedy to już psie w jadro. No. Złośliwy jesteś. Ale nie tak bezczelnie jak ty. Może. Sorry, Fenek. Znowu je zgubiłem. Myśli jeszcze raz teraz to. Przeskraluj sobie. Wiesz co, nie mogę na tym. Aaaa. Na tym czacie. I zgubiłem wątek. Próbuję sobie jakiś kurczę dobry serial przypomnieć, ale ciężko to idzie. No. Znaczy fajne były kiedyś te przygodowe koprodukcje polsko, jakieś tam jeszcze za dzieciaka. To były fajne seriale, zresztą jakiś czas temu oglądałem część przynajmniej odcinków tego Gwiezdnego Pirata. O tak. Tajemnica Sagali, jak to, ten co tam jeszcze było. O Jezu, zawsze zapominam. To co mieli ten... kombinezony z płytkami z blachu miedzianą i celi piorunami. A to nie było w Piracie? Nie, to nie był Gwiezdny Pirat. Gwiezdny Pirat to była ta kopalnia z zagadkami. A no. No, nie to chciałem zrobić. Żeś popsuł. Tak. Siedem życzeń było fajne.
Kurde, ten wstęp jak przez Wandę i Bandę nagrany. No. Aż miło posłuchać. Ale wtedy mieliśmy świetne tylko produkcje. Może no, wiesz, wtedy... Aż bym sobie usiadł i pooglądał. Znaczy wtedy kinematografia była jakaś taka... Nie wiem, bardziej subtelna. Ciekawsza, z pomysłem. To też nie do końca tak. Masz to pytanie, czytaj, zanim ci zniknie. No, po raz trzeci. A, no to tamto to przeczytałem. I właśnie powiedziałem, że to by było jak w Batmanie przyszłości odcinek z zakręcaniem. Czyli ze wszczepianiem zwierzęcych genów do organizmu. Czy bym skorzystał? Nie wiem. Nie mam się tego pojęcia. O, dobre pytanie. Po tym dostałem donata z informacją, że mam cię w końcu namówić do nagrywania czegokolwiek albo do streamowania. Ty, no wrzuciłem dzisiaj shorta. Właśnie dlatego dostałem takiego donata. Żebyś ci przestał wrzucać raz na jakiś czas shorty i zacząć coś nagrywać albo streamować. Do kolejnego tego baga z lapsu. No. Jeżeli chodzi o nagrywanie takie per se, to z postprodukcją jest ciężko, bo to trwa. A jak się pracuje, to jednak mało na to czasu. Zostawić komputer też na noc albo idąc do roboty, to trochę słabo, bo szekle uciekają. No. Przez gniazdko. To też. I dlatego głównie streamuję. Tak, a co do streamowania, ogółem... Czemu nie? O kurde. A te fajne 18 lat temu to jeszcze He-Man leciał. Weź Diego ten, pokaż jak wyglądał, bo ja tak z czubka głowy, tak? Nie mogę sobie przypomnieć. 18 lat temu to ja miałem 6 lat. Z kawałkiem. Także wtedy mi raczej pewnie takie rzeczy jeszcze nie jarały. Znaczy mnie jakoś... Nie wiem, pamiętam, że jak też oglądałem jako dzieciak jeszcze kilka odcinków Stargate'a, to jakoś mnie to nie porwało. Byłem na to za głupi po prostu. Coś mi te kadry mówią. Ale nie mogę sobie przypomnieć. Co jeszcze? No ogólnie z seriali to... Jak byłem młodszy, to mało oglądałem. Później oglądałem głównie na przykład Jak poznałem waszą matkę. No ba. No. Komputer do wygrania. Multimedialny. Zawsze chciałem wystąpić w Hugo, ale... się okazało, że tam taki lag był. No tak, no to było, wiesz... Pup. Co sterowanie. Ale niektórym się udawało. I chwała im za to. Tak? Najbardziej oszukani czy nie? Każdy to oglądał. Namiętnie. Tak. Pamiętam, jak byłem młodszy, to kupiłem jeszcze w Big Boxie, nie? Świąteczną grę z Hugo, która była kalendarzem adwentowym. Z minigrami. Kurczę. W tym roku skądś będę musiał skombinować egzemplarz tej gry, bo już oryginała chyba nie mam, albo gdzieś mi zaginął. To sobie zrobimy kalendarz adwentowy w tym roku. Z Hugo. 24 gry były. A daj Diego, zerknę, spróbuję sobie przypomnieć, jak się nazywał ten serial. Go on, siadaj. Kolejny z przygodowy.
mi to generalnie zasnąć nie da, jak się sobie nie ten, jak sobie tego nie przypomnę. Dwa światy. Tak brzmiał polski tytuł. Za granicą jako Spellbinder. Polsko-australijski przygodowy serial telewizyjny dla młodzieży. 95. I później sequel w krainie Władcy Smoków. Jakoś leci. Ja cały czas czekam na zielone światło, żeby znaleźć ten, tą makietę żywicą epoksydową. God damn it, Leroy. Dużo się ze mnie zedrzeć nie da, więc go on. Rany, bole, kilolek. Pamiętam, jak miałem bole, kilolek, chyba to jakiś, nie wiem, w podróży dookoła świata, czy coś? Pełnometrażowy. Czy na VHS-ie. A próbuję sobie przypomnieć, jeszcze było... O trzech misiach kiedyś taka bajka polska, stop motion, chyba przez semafor robiona. Kanis. Po prostu. Mam go w polecanych. Na YouTubach, na kanale. Trzy misie. Polsko-austriacki serial animowany, wyprodukowany przez Semafor. Dobrze pamiętałem. Tak, i się nazywało Trzy Misie. Kiedyś dużo było tych bajek ten z misiami. Tak, ale ostatnimi czasy Uszatek robi furorę w Japonii, na przykład. Kiedy został wykupiony przez tamtejsze media. Sprzedam cię do, baju do baru dla gejów. No chyba jako burdel mamy. W ogóle w japońskiej wersji trochę zmienili koncept, bo... A tak, misia uszatka. Ale tak, podobno bo... się tam zrobił bardzo popularny. Tak, zrobił się bardzo popularny, tylko w wersji polskiej misia uszatek pełnił rolę bardziej mentora. Osoby starszej, która doradzała dzieciakom, ale japoński zrobili z niego bardziej no, kolegę, rówieśnika. No, to też nie jest nic złego, tylko my jesteśmy przyzwyczajeni do innej wersji. Dla nas uszatek będzie tym po prostu tym starszym, który doradzał nam, a u nich to jest po prostu rówieśnik. Burdel, tata. Tak, Fenek? Paddington? Nie, próbuję sobie jeszcze jedno tam. Rozklidy mi się. Zostało ci 45 sekund życia. Za krótko, żeby zrobić frytki. Za długo, żeby skoczyć z balkonu. Kurczę, bym sobie z sąsiadów zobaczył. Dobry serial.
tak. Szukasz bajki o misiach, wyskakuje ci BoJack Horseman, między innymi. Tak, i animowany ten... Jaś Fasola. No jakoś nie wiem, nie kupił mnie ten animowany. A pamiętasz o misiu Rupercie? Bajkę? Wiesz co, kojarzę. Ty, to było dobre, to było fajne. Rupertę kojarzę, kreskę. Tam w ogóle chyba z tego co pamiętam, to się w Rupercie od czasu do czasu jakieś high fantasy te pojawiały wątki. Dobra, w sumie kończymy? W pół do drugiej. Nie. It should burn. Fenris should burn like a Prospero. A, Karol Galadru, oczywiście. No. Ten z tą jego walizką jeszcze. I grzywką kapucynką. Z jeżem listonoszem. No i nie kojarzę. Jeżeli to noszę. Jeż Kleofas, tak. Dokładnie. No kurde, ja tego już nie pamiętałem nawet. Pokaż wyżej, ja kojarzę kadr z bocianem. To na pewno. Ale dobre były te stare polskie stop motion. No, no to... Czekaj, daj powiązane obrazy i ten drugi. Looks cool. Nie wiem, może telewizja polska jakoś może wyprzedaje te kukiełki, to chętnie bym tego lisa kupił, wygląda świetnie. Zwierza Kleofasa. Czy jak jesteśmy w temacie takich tych dla dzieci i młodzieży, to pamiętacie może ekranizację tego z Piotrem Franceskim pana Kleksa? Oj tak. No, no to jak tam była ten piosenka Wilków, no nie? W sensie ten marsz Wilków, no. Ona była nagrana przez TSA. Zespół punkowy. Dość popularny w pewnych kręgach. Wiesz co, to już bardziej w taki deep punk wchodziłem, jeśli chodzi o muzykę. Tak, ty żeś się ten za dzieciaka punkiem nazywał, nie mając pojęcia o polskim punku. Nie nazywałem się punkiem, tylko bardziej ojowcem. Jak byłem młodszy. To jest różnica. Nie zmienia to faktu, że nie miałeś pojęcia o polskim punku. Zależy jakiej gałęzi. Ja słuchałem All Banditsów. Polskim. No All Bandits to są polscy. Na TSA, KSU. Deserter. Desertera kojarzyłem. KSU trochę. All Banditsów, Lumpexa słuchałem. Na przykład to od nich nie słyszałeś. Chodź do baru naprzeciwko, wypijemy sobie piwko. Ale... To były kawałki. Ale ja się nigdy nie określałem jako, wiesz. No i każdy miał etap szukania samego siebie, okej? Okay? Mhm. Don't judge me. Czemu zepsuł? To była świetna gra. Bardzo dobra.
Jak ja tam jeszcze jako dzieciak długo po dobranocy siedziałem. No to jest skandal. No. Ja się zorientowałem w ogóle dopiero niedawno, bo telewizji w ogóle nie oglądam, ale jak się dowiedziałem, że już dobranocki nie ma. To jest skandal. Teraz dzieci mają prawdziwe patriotyczne seriale, a nie... Na przykład Koronę Królu byś sobie pooglądał. Oglądałem. Kilka odcinków. Ty też wymiękłeś. Wieczorynka. Najlepsze jest to, że wieczorynki to już nie ma 4 lat. No. I tak było przez jakiś czas na TVP ABC, czyli na tym pobocznym dla dzieciaków już. Na Kultura, na Polonii. Ja pamiętam jeszcze kiedyś Disneya puszczali. To było też okolica jakoś 2000 plus minus. Ale weźcie sobie to, przełóżcie na dzisiejsze w ogóle realia. Szkoła z internatem dla samych młodych chłopców, tak? Tam lat 10 i poniżej. W zasadzie żadnej kadry, tylko jakiś jeden facet karmi te dzieciaki jakimiś pigułami. Wiesz, ale przynajmniej ich nie szczepi. To jest polska gra o tron, nawet aktorzy wyglądają z gry o tron. Znaczy, że tak powiem, idea była dobra, ale realizacja po prostu zawiodła na każdym możliwym etapie. Znaczy wiesz, scenarzysta pojechał na urlop z scenariuszem na 7 lat serialu, że tak powiem. Tak, obejrzałem kilka pierwszych odcinków i pomijając... Nieścisłość. W zasadzie tak, jedyną osobą, która tam gra nieco lepiej... Nie pamiętam jak się ta aktorka nazywa, ale ta, która Jadwinie gra. Tak. W sensie królową Jadwigę. Ale tak, no dobór faktycznie wyglądał w ten sposób, tak? Casting na od twórców ról wyglądał w ten sposób, że jedynym cenzusem było to, czy wyglądają podobnie do tych z gry o tron. No i oczywiście jakiś tam ten, wszyscy są zawsze świeżutcy, zawsze wyprani. Nawet plebs. Widocznie ten, nawet chłop pańszczyzniany, chociaż wtedy pańszczyzny takiej typowej jeszcze nie było. Był wyprany w perwolu. Cały. Tak, codziennie prał koszulę w perwolu. Nakrochmalona, ładna. Pomijając już zupełnie jakieś straszne takie, no, nawet ciężko to nazwać niespójnościami. Ten serial był niespójnością. Well. A później jest, że internety hejtują serial. Tak. Jak taki dwóch siedzi i obgaduje. Że aż muszą zrobić ten, o tym fragment reportaż. W wiadomościach. Tak. To było najlepsze. W momencie, gdy w wiadomościach na TVP pojawiło się o tym, że elity trzeciej RP hejtują Koronę Królów. No. It was funny to me. I pomyśleć, że na to poszło 8 grubych baniek pożyczki z tego, ze spółek Skarbu Państwa. Znaczy na ten odcinek wiadomości, czy na serial? Nie no, na realizację TVP, tak? Ogółem.
Dobranoc. Dobranoc. Jeszcze pieniądze z abonamentu. O tych biednych 5 babć w całej Polsce. Gry Atran nie oglądałem. Mnie też to minęło. Tupcio chrupcio. Oglądam tą listę serialów. A to też jest ten, książeczka dla dzieci. Tak? No, pamiętam z czasów, gdy jeszcze pracowałem w księgarni. O. Cała seria takich cieniutkich zeszytowych. Ale podobno jeszcze za PRL-u był jakiś fajny serial o właśnie Królowej Jadwidze realizowany. Znaczy coś mi tu mówi, ale... Bardziej coś niż coś konkretnego. Królowa Bona. Mhm. Jaki rocznik? 80. Data premiery. 24 grudnia. Ej, to już wiadomo, co się wtedy oglądało na Wigilii. Przy kolacji. Ewa Kasprzyk. Jako dwórka. Jako dwórka. Aleksandra Śląska. Ale podobno bardzo dobry był ten serial. Będę musiał kiedyś do niego podejść, obejrzeć. Wiesz co, pamiętasz, oglądałem kilka odcinków, jak byłem młodszy? Tylko tak jak powiedziałem, wtedy na tego typu seriale byłem za głupi. Po prostu jak odpalało się coś takiego, to ja albo szłem na plac, albo siadałem do Amigi czy Commodora w międzyczasie, przy obiadku rodzinnym. Jak ktoś chce dobry serial kostiumowy, to ogólnie Cesarzowa Ki. No, polecam. Koreański. Ja to bym sobie zobaczył Masza. O, Masz jest świetny, ale to nie jest serial kostiumowy. Mają mundury, to się liczy. Mają, no. Alan Alda w głównej roli, Sokolegoka. Tak. Jak się nazywał ten Wietnamczyk? Five O'Clock? Tak. Jak mówię? Nalot, co robił. Tak. Nigdy nic nie trafił. Obstawiali, ile metrów ten od składu z amunicją. Tak. I nawet do niego nie strzelali. A, to i to jest serial, który możemy tak z czystym sumieniem absolutnie każdemu tak polecić. To jest Masz. Próbował lecieć, to nikt do niego nie strzelał. On po prostu leciał tak zdezelowanym samolotem, który ledwo leciał. Zrzucał tą jedną smutną bombę. No wiesz co, nie wiem. Dziękujemy. Dziękujemy. Róbmy podcasty częściej. Power Rangers. Nigdy nie byłem fanem. Wiesz co, jeszcze jakoś tak te pierwsza, druga seria, tak? Z Rito Repulsą i z tym. Później jeszcze z tym Zedem. Zedem, tak. Z Zedem, to jeszcze, ale tych późniejszych, tych wszystkich jakiś tam... Ja widziałem ten... Tych policyjnych jeszcze chyba tylko, już później miałem dość. Ale powiem szczerze, nawet miał oryginalny film z Power Rangersami, z tymi pierwszymi. Przepraszam, na VHS-ie. To było coś. I najlepszy był Czacha i... Jak by było? Nie wiem. Tych dwóch głupków, Flibi Flab, jeden gruby, drugi chudy, nie? Czacha i ktoś tam jeszcze. Tych z pierwszych serii. Nieważne. Tych dwóch gałgan. Ale najlepsza była Rita Repulsa. Oj tak. A w ogóle to większość tych scen walki
nie było nagrywanych na potrzeby Power Rangersów, tylko było wycięte w zasadzie całymi scenami z... japońskich. Z jakiegoś tak, japońskiego serialu w tym samym stylu po prostu. Wydawanego przez chyba tego samego producenta, czy jakoś tam na licencji były udostępniane. Łóż promień japanizujący. wiesz co, daj mi usiąść. Diego, do your magic. Did someone did bad magic with my YouTube? Czyżbym musiał znowu zrobić amnestię na YouTubach? Mój kanał Studio Twórców. Społeczność. Ustawienia społeczności. What the heck is going on right here? Amnestia dla wszystkich, wszyscy zostają unbana. Co? Dlaczego Dizjard Fennec dostał bana? Dlaczego Kubson dostał bana? Kuba? Nie wiem, to widziałem tam. Oj, 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 oj. Coś tam Argentina, to nie wiem, czy to nie był spambot po prostu i to mogły mnie zbanować. Eldiax ma bana znowu. Dobra, jak amnesja to amnesja dla wszystkich. Nie wiem kto, nie wiem czemu. Good. A ja się domyślę. Mówcie po zimno. Bardzo ciepło. Tak? I to też jest bardzo ciepło. Anyway, powinno już działać. Tak, zapisuję i... Cieszcie się wszyscy unbanem. Nie. No. W życiu. Czy to jest tak... Dusza człowiek. Dusza człowiek, tak, dusza człowiek. To na pewno samo się. Z góry spadł, z drzewa. Ban niczym kokos. That was a long story. Uznajmy to za wstydliwą historię tego kanału i nie mówmy o tym więcej. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Generalnie rzecz biorąc, władza deprawuje. Tak. A niektórzy są zbyt podatni na wszelakie deprawacje. I w momencie, gdy dasz im odrobinkę, chociaż władzy nad czymkolwiek, nie wiem, dasz im żuczka czy coś, ta im nagle odpiernicza totalnie. Znaczy tam by musiało pyknąć... Nie musi być koniecznie era rozbicia dzielnicowego, chociaż to jest ciekawy ten. Jeżeli chodzi o rozbicie dzielnicowe, a zwłaszcza jego końcówkę, to całkiem fajnie się czytało, skończyłem ostatnio w Herezińskiej. Tak? Jak to było? Seria o Koronie, nie pamiętam jak ona się nazywa w tej chwili. Od Przemysła II do Władysława Łokietka. Ale ja to bym... Nie wiem, czy jest sens to ponownie poruszać jakby ten temat, bo jeżeli ktoś się zainteresuje, to na pewno znajdzie kawał dobrej fabuły w tych klimatach.
Aczkolwiek, no przede wszystkim realizacja, tak? Temat tematem, no scenariusz do poprawki, ale realizacja też. Ja to bym sobie zobaczył taką koronę królów, ale jakby to robił pan Papryk Wege. Powiedzmy sobie, kurde, szczerze, w obecnej chwili lepsze produkcje polskie powstają prywatnie za hajs z Allegro. No. Legendy polskie Allegro sobie obejście. Tak, całe. Są fenomenalne. I teraz chyba robiłem tego. Dużo lepsze niż cokolwiek, co ostatnio wyszło w polskiej kinematografii, jakiejś takiej popularniejszej, tak? Nie mówię tutaj o kinie offowym, tylko o tym, z czym się spotykamy z polskich produkcji na co dzień, tak? Z podatków. No sobie my też się tak zbieramy, to chyba pół godziny prawie. Anyway, kończąc... No? Nie wiem, zapomniałem. Aha. Dobra, to co? Off na dzisiaj? Bo zaczynam do tego Diziego usiąść. No to siadaj. Znaczy później dzisiaj. Tak, nie wiem, o 12 dzisiaj, czy o 13 dzisiaj. Czy coś. I w końcu obiecałem z widzami zagrać w Dino Runa DX. Fajna też była seria Herendzińskiej o Hardej. Ja tam czytam Herzję Horusa. O domniemanej siostrze Bolesława Chrobrego. Dobra, to co? Kończymy na dzisiaj. No, nie dasz mi wątku dokończyć. Chcesz to se kończyć? No to kończ. No to kończ. Nie chcesz skończyć? Ledwie zacząłem, a ty mi mówisz, że wyłączasz. No tak, bo już prawie 3 godziny. 3 godziny. Well... nie wiem. Prawdopodobnie od niego chyba zaczniemy, nie wiem, 13, 14 może. Coś w tym guście. Spoko, żaden problem. Zawsze są recap. Znaczy wiesz co, po prostu będzie recap z całości, więc chyba nie ma sensu. Znaczy Dino Run zrobić osobnym mini streamem. Zrobimy Dino Runa, zrobię sobie przerwę 10 minut i weźmiemy się za Alone in the Dark 3. Jeszcze jakieś uwagi dzisiaj? Dobra, to w takim razie my kończymy. Naprawdę dzięki wielkie wszystkim za posiedzenie i dobranoc!